Najpierw będziemy mówili o dniu dzisiejszym Suwałk. Potem druga część to jest wczoraj i to będzie ta uczta historyczna, którą już zapowiadałem. I część trzecia, czyli to, co dzisiaj już często wchodziło w obieg, nasze marzenia, nasze nadzieje w przyszłość, w te 400-lecie. Ci, co byli w kościele, pamiętają, jak arcybiskup mówił, wyciągając rękę. Trzeba patrzeć dalej. Trzeba patrzeć. I dzisiaj też spojrzymy dalej. Dzisiaj, wczoraj, jutro, jak to wygląda? Z mojego punktu widzenia, i nie tylko z mojego punktu widzenia, mieszkańców tego miasta i osób, które kierują tym miastem, ale również tworzą historię naszego miasta. Czym wyróżniamy się od innych miast tego typu, miast średniej wielkości? Tutaj wiadomo, Szanowni Państwo, że leżymy w tym miejscu, gdzie przeplatają się kultury, ale stykają się granice. Dzisiaj myślę, że możemy rozpatrywać położenie Suwałk jako nasz atut, jako nasz wyróżnik, bo jest ta strefa przygraniczna, która tworzy nam dobre warunki do prowadzenia biznesu, współpracy nie tylko gospodarczej, ale kulturalnej. Jesteśmy w pięknym otoczeniu, nieskażonym działalnością człowieka. Suwalszczyzna nie jest jeszcze zadeptana. Miasto zawsze leżało na szlaku i teraz ten szlak nabiera innego znaczenia. Szlak w postaci Via Baltiki, Rel Baltiki, myślę, że przybliży Suwałki do centralnej Polski, ale również do Europy, do krajów nadbałtyckich. To jest pierwsza taka cecha wyróżniająca, cecha bardzo pozytywna, czyli położenie Suwałk, gospodarka Suwałk. Gospodarka różnorodna, silna gospodarka, zdywersyfikowane przedsiębiorstwa. Oprócz tworzenia miejsc pracy przecież płacą firmy podatek do kasy miejskiej. To wzbogaca nasze miasto, to również daje nam taki impuls rozwojowy i to, co obserwujemy w tych ostatnich 10 latach, to rzeczywiście możemy powiedzieć, że Suwałki są miastem sukcesu w zakresie rozwoju gospodarczego. Brak barier terytorialnych do rozwoju miasta. Jesteśmy generalnie obszarowo miastem dużym. Mamy ponad 6,5 tysiąca hektarów. Białystok chyba tylko troszeczkę większym jest miastem. Miasto, co chodzi o swoje terytorium, co najmniej może być miastem 150-tysięcznym. Pytanie, czy będzie. Ale to powoduje, że nie mamy dzisiaj problemów do lokalizacji tutaj różnych firm przemysłowych, działalności usługowej, handlowej. Rozwija się świetnie budownictwo mieszkaniowe. Tereny zurbanizowane stanowią 1/3 powierzchni miasta i mamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To też jest nasz atut. Atrakcyjna i dobrze rozwinięta, kompletna infrastruktura społeczna. Udało nam się w ostatnich latach dużo dobrego w tym kierunku zrobić. Mamy nowoczesną bazę oświatową, funkcjonuje tutaj Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, placówki ochrony zdrowia, pomocy społecznej. No i tutaj ten ostatni element to jest baza sportowa, baza kulturalna. Mamy piękne obiekty, tak jak ten, w którym dzisiaj jesteśmy. To są atuty naszego miasta, które wyróżniają nas na tle miast średniej wielkości. Są różne scenariusze rozwoju miast, ale myślę, że na to trzeba zwracać uwagę. Suwałki jako miasto po drodze. Były tym miastem po drodze w zasadzie zawsze. Już nawet kameduli, lokując miasto, lokowali w tym miejscu, gdzie się przecinały dawne szlaki prowadzące niegdyś gdzieś tam daleko z państwa zakonnego w kierunku Litwy, z Mazowsza na północ. Także Suwałki były już w tym wygodnym położeniu w momencie lokacji miasta i tym miastem po drodze były dłuższy czas. Oczywiście atutem ogromnym miasta jest też otoczenie przyrodnicze, bo to też trzeba ten kontekst przyrodniczy wyraźnie pokazać. Zresztą sama lokacja miasta bez przyrody nie miałaby sensu, bo jednak kameduli skwapliwie wykorzystywali warunki przyrodnicze, eksploatując puszcze, ba, tworząc miasto nad rzeką, też korzystali z tych warunków dogodnych przyrodniczych.
Oczywiście eksploatacja dóbr puszczańskich robiona przez kamedułów z ochroną przyrody nie miała nic wspólnego. I to też trzeba wyraźnie powiedzieć. I tym naszym zasobem podstawowym, który tutaj jest też wielokrotnie podnoszony, są to zasoby ludzkie. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że ten zasób jest do wykorzystania w dalszym ciągu, ba, jak upadło województwo suwalskie, to ten potencjał, który zgromadziło województwo, w sensie ta cała obsługa administracyjna, ludzie, którzy tutaj ściągnęli do pracy, ten zasób w sporej części został. I ja chciałem Państwu powiedzieć jedną rzecz, że jak w Atenach rodziła się ta cała filozofia klasyczna, to do czego się odwołujemy, to Ateny te 2,5 tysiąca lat temu liczyły mniej mieszkańców niż Suwałki. Jeżeli pomyślimy sobie o Florencji sprzed kilkuset lat, z XV wieku, kiedy we Florencji rodził się renesans, to też te Suwałki były porównywalnej wielkości jak właśnie Florencja. Także ten potencjał w dalszym ciągu myślę, że Suwałki mają. Polityka władz miasta stworzyła kilka dobrych haczyków, w takim cudzysłowie, żeby jednak przyciągnąć młodych ludzi, bo daje miasto szansę tak naprawdę na rozwój młodym ludziom, ba, ale daje też możliwość, żeby w tym mieście zamieszkać. Na przykład ta przestrzeń wspólna do zamieszkania, ale także ta przestrzeń, która służy pewnej integracji społecznej, czyli parę tych haczyków w mieście też jest. Ja się skupię tutaj na wygodzie życia w Suwałkach. Wydaje się, że Suwałki są nie za duże, nie za małe. Takie w sam raz można nawet bez środków komunikacji coś, bez korzystania ze środków komunikacji coś sobie załatwić, przejść z punktu A do punktu B. Kolejna sprawa to ta średnia wielkość, a jednocześnie nasycenie tym, co jest do życia potrzebne. Do życia w sensie spraw bytowych, czyli zarówno usługi, handel, usługi, jak również i oferta kulturalna. Kiedyś lata temu narzekałem, że Suwałki tak odstają od nawet sytuacji z połowy XIX wieku. No już dzisiaj takich powodów chyba nie mamy. To dzisiaj jest, to jest bardzo ważne. Często spotykam się z opiniami przyjaciół, także rodziny mieszkającej w dużych miastach, w aglomeracjach, także europejskich, gdzie narzekają właśnie na uciążliwość tego życia. My na szczęście tu w Suwałkach tego nie mamy. Pierwszy parametr, który podałem, pierwszy atut, to jest położenie i czas. I tutaj jest tak, że ten pierwszy to gra tylko wtedy, kiedy są sprzyjające warunki geopolityczne. Bo nie zmienimy położenia. Mamy też bardzo ograniczony zasięg, wpływ na geopolitykę. To znaczy, że ten drugi parametr, czas, jest najważniejszy, bo ten pierwszy działa tylko w określonych warunkach czasowych. W tej chwili mamy idealne warunki, jeśli chodzi o czas. Możemy tylko ten czas lepiej lub gorzej wykorzystać. I dopóki na Litwie, Łotwie, Estonii panują reżimy demokratyczne i u nas też, to mamy bardzo dobry czas wynikający z położenia. Drugi atut, który chciałbym wskazać, to jest zróżnicowanie czynników miastotwórczych. Bardzo dobrze, że Suwałki szybko przestały płakać nad utratą stołeczności wojewódzkiej, bo to nic nie dawało. Natomiast to, że monokulturę urzędniczą zaczęto zastępować przez inne możliwości aktywności, czyli na przykład że Suwałki mogą być centrum obsługi ruchu turystycznego, że powstaje tu wyższa uczelnia, że następuje uprzemysłowienie miasta, że organizowane są ogólnopolskie imprezy kulturalno-sportowe, że tu jest i batalion, i pułk. To w konsekwencji tych poszukiwań i uruchamiania tych źródeł rozwoju Suwałki są w elitarnym gronie byłych miast wojewódzkich, w których liczba mieszkańców, co prawda w niewielkim stopniu, ale rośnie. To dotyczy tylko trzech miast ze wszystkich tych, w tej kategorii miast byłych wojewódzkich. Trzeci atut moim zdaniem to jest rezerwa terenów miejskich. Trochę inaczej do tego podszedłem niż pan prezydent, bo ja to sprawdziłem
jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. I otóż w Suwałkach to jest zaledwie 1060 mieszkańców na kilometr kwadratowy i to we wszystkich miastach w Polsce nam daje trzecie chyba czy czwarte doskonałe miejsce, czyli mamy dużą perspektywę rozwoju bez konfliktowania się z otoczeniem, jeśli chodzi o granice administracyjne. I czwarty atut to jest Ślepsk-Malow-Suwałki. Nie dlatego, że ja jestem kibicem siatkówki od pół wieku, ale proszę Państwa, jakie wydarzenie, kto zgromadził w Suwałkach w ciągu 3 miesięcy prawie 30 tysięcy ludzi w jednym miejscu? Jakie wydarzenie w Suwałkach zapewniło 7 dwugodzinnych transmisji w dobrze oglądanej telewizji na przestrzeni 3 miesięcy? Chciałbym się może chwilę zatrzymać na turystyce, gdzie często w Podlaskim zapomina się, że jednak Suwałki, Park Wigierski i Park Krajobrazowy to są jakby perełki naszego regionu i z tego trzeba naprawdę korzystać. Jak przeglądałem kanony turystyki, jakie istnieją, to w zasadzie tylko 2 można usunąć z tej listy. To jest turystyka morska, której się tu nie da uprawiać i eksploracji jaskiń. Całą resztę turystyki na Suwalszczyźnie można uprawiać, czyli i rowerową, i wodną, i kajakową, i żeglarstwo, i turystykę pieszą, i krajoznawczą, i przyrodniczą. Wszystko to można tutaj i to musimy wykorzystywać. Jak jesteśmy na spotkaniach w Białymstoku, rozmawiamy o biznesach, o Podlasiu, no to często mówi się o rolnictwie, o mleku się dużo mówi, o turystyce w Suwałkach. Powiem szczerze, mało się mówi. Musimy tego troszeczkę bardziej pilnować, bo to jak każda inna dziedzina gospodarki naprawdę napędza wiele, wiele innych. Myślę, że też wielkim atutem tego miasta jest wyższa uczelnia państwowa. Podobnie jak Łomża, chociażby porównywalne miasto, posiada taką uczelnię. Mieszkam w Ełku i dostrzegam tam akurat filię 3 różnych uczelni. Myślę, że to nie jest to samo, co uczelnia na miejscu. I to jest też taki dodatkowy atut, który zatrzymuje też przynajmniej część młodych ludzi tutaj na miejscu właśnie poprzez wykształcenie, możliwość rozwijania się dalej. Ja chcę zaskoczyć panelistów. Oni będą udawali, że są zaskoczeni, ale Państwo mogą być zaskoczeni, bo zapytam teraz o cechę minusową, czyli o to, co wadzi, co przeszkadza Suwałkom w dalszym rozwoju. I ja od razu przejdę do demografii Suwałk. Ona na dzisiaj jest dobra. My na tle innych miast średniej wielkości wypadamy korzystnie. Tutaj nie ma oczywiście przyrostu naturalnego, nie ma zgonów, nie ma urodzeń, ale przyrost naturalny jest dodatny, ale malejący. Dynamika przyrostu naturalnego spada nam. Natomiast ten wykres obrazuje 3 kategorie grup ekonomicznych, czyli młodych ludzi, seniorów i grupę pracującą. I widzicie Państwo, że ta najwyżej położona linia spada. Ona spada, spadła w ostatnich 10 latach o liczbę 2396 osób. Czyli rocznie, statystycznie ujmując, 240 osób schodzi z rynku pracy. To jest porządny zakład pracy. Popatrzmy na dół. Ta linia wzrastająca to jest to nasi seniorzy. Ich przybyło tutaj w ciągu ostatnich 10 lat 4149. Ponad 400 statystycznie rocznie zasila grupę senioralną. I ta linia troszeczkę wyżej spadająca. I dzisiaj, tu jest rok 2018, ale na koniec roku 2019, nie mam danych statystycznych, te się 2 linie przecięły. Co to oznacza? Że będziemy mieli coraz mniej ludzi do pracy. Będziemy mieli coraz więcej seniorów. I coraz mniej dzieci w szkołach. Taka przyszłość jest tego miasta, które, tak jak powiedziałem, jest w miarę w dobrej sytuacji
demograficznej, ale czeka nas depopulacja. Oczywiście migracje, czyli przesiedlania z innych miejscowości, z innych, mają miejsce i my jednego roku mamy dodatnie migracje, innego roku ujemne, ale to jest przyszłość nie tylko Suwałk i przyszłość tego kraju i przyszłość Europy. I my dzisiaj, bo okej, za rok, za dwa nic się nie dzieje, ale za 10 lat, za 20, w roku 2050, jeżeli nic nie zrobimy, to tak, albo człowieka zastąpią automaty, maszyny, roboty i w tym kierunku chyba pójdziemy, albo powinniśmy poszukać i zaprosić inne nacje do przyjazdu tutaj, do naszego kraju, również do Suwałk, i one już pracują. Najpoważniejszy problem to jest zbyt wolny rozwój infrastruktury łączącej miasto ze światem. Oczywiście buduje się pewne drogi, ale są to drogi, które jeszcze nas ze światem nie łączą. Troszkę może ułatwiły nam życie, ale na przykład w dalszym ciągu tajemnicza sprawa, czy tajemnicą pozostaje, kiedy Suwałki zyskają porządne połączenie kolejowe, bo jeszcze go nie ma i kiedy to będzie, nie wiadomo. Słyszymy różne zapowiedzi, tego nie ma. Także według mnie jest to najpoważniejszy minus, czyli brak połączeń z innymi częściami Polski i świata. Również stawiam na właśnie te problemy komunikacyjne jako podstawową barierę. I to miasto, które było kiedyś miastem po drodze, no tym miastem być przestało w naszej epoce, ponieważ nie mamy tej infrastruktury, która właśnie nas łączy. I to jest ogromna bariera oczywiście na wszystkich polach. I płaszczyźnie gospodarczej, i wymiany kulturalnej, która mogłaby inaczej na pewno wyglądać, gdyby te warunki były lepsze, i w wielu innych dziedzinach. Ja wskazałem jako minus, jako słabą stronę miasta, niedostateczną troskę o rozwój patriotyzmu lokalnego i korzystanie z przeszłości. I ja zacytuję fragment wspomnień napisanych w 1936 roku. Akcja działa się w Krakowie lub szerzej w Galicji przed I wojną światową. Anonimowy autor, uczestnik tamtych wydarzeń, napisał, że Suwalczanin Bogusław Kunc, i tu cytuję, należał w Strzelcu do jawnego związku wigrystów, których zadaniem było wzdychać i tęsknić do jeziora Wigry. Do tego związku należeli dwaj inni reprezentanci Suwalszczyzny, Adam i Leon bracia Kocowie. Kunc z Kocami uważali i uważają, że jezioro Wigry jest największym i najpiękniejszym jeziorem na całej kuli ziemskiej. Rybki w tym jeziorze są najsmaczniejsze. A woda? Co za woda? Jaka woda? Woda jest, uważajcie, mokra, wyjątkowo mokra. Tak mokrej wody jak Wigry żadne inne jezioro nie posiada. Taki patriotyzm lokalny, tutaj nieco żartobliwie przedstawiony, był w okresie międzywojennym fundamentem działania zrzeszeń suwalczan w Warszawie, w Wilnie, w innych miastach. Jego prominentni członkowie, także ci wymienieni tutaj trzej, bardzo skutecznie lobbowali na rzecz Suwałk i Suwalszczyzny, inicjowali wiele działań. Myślę, że takie działanie na rzecz budzenia patriotyzmu lokalnego mogłoby powstrzymać trochę migrację albo ściągnąć jeszcze ludzi do Suwałk. A dla nas pozostaje pytanie, co tworzy taki patriotyzm? Kto, gdzie i jak może go budować? W momencie rozpoczęcia wojny w Donbasie przesmyk suwalski był praktycznie na ustach całego świata. No, może ktoś myśli, że to abstrakcja i tak dalej, ale w biznesie to nie ma tak. Jeżeli ktoś chce ulokować tutaj naprawdę duże pieniądze, to nadstawia uszy i ogląda za siebie, czy to jest na pewno bezpieczne miejsce, czy tutaj mój biznes, moje pieniądze będą bezpieczne. Także też no, nie mamy na to oczywiście wielkiego wpływu, mamy takie położenie, a nie inne, no, ale nie myślmy, że to nie jest istotne, to też jest istotne.